ostatnimi dniami, to od śluzy kanału Gliwickiego zaczynam każdą wizytę w tych stronach. No i tak jak w poniedziałek, wtorek była sytuacja trudna, no sami Państwo wiecie. Średnio dziennie odławianych było około tonę śniętych, czy nawet ponad tonę śniętych ryb. No, w dniu dzisiejszym bardzo przyjemnie było mi wysłuchać raportu pracownika RZGW Gliwice, który przekazał informację, że od rana, uwaga, znaleziono 7 śniętych ryb i to te śnięcia nastąpiły w przeciągu nie dnia dzisiejszego czy wczorajszego, tylko to są już dłużej przebywające gdzieś tam w szuwarach ryby. A więc to świadczy o tym, że sytuacja się poprawiła. I oby tak to było. Nie stwierdzamy co prawda zmiany jakichś szczególne, jeżeli chodzi o warunki fizykochemiczne wody. A więc dalej pozostaje aktualna odpowiedź na to pytanie, co powodowało te śnięcia. W tej chwili udało się od właściwie końca ubiegłego tygodnia doprowadzić do tego, że mamy już tutaj funkcjonującą sondę badającą w trybie 24-godzinnym wodę na tym odcinku kanału Gliwickiego w trzeciej sekcji od Rudzińca do Sławięcic. Mamy też zaangażowanych od końca ubiegłego tygodnia naukowców, którzy funkcjonują w zespole przy pani minister Moskwie, minister klimatu i środowiska, i oni zajmują się na taką bieżącą oceną przyczyny, diagnozowaniem przyczyny, co spowodowało to zjawisko śnięcia. W grę wchodzi wiele hipotez i wiele w tej chwili już można powiedzieć śmiało eksperymentów przeprowadzanych na tych substancjach organicznych, algach i glonach różnego rodzaju w laboratoriach, tak ażeby albo je unieszkodliwić, albo doprowadzić do tego, że nie będą one wydalały z siebie tych substancji, które mogłyby powodować śnięcie ryb. Co prawda badania histopatologiczne ryb nie wskazują na to, że to śnięcie było spowodowane jakimiś tam, nie wiem, substancjami chemicznymi czy skażeniem chemicznym. Również nie wskazują na te przyczyny algowe czy algopodobne, tak to określmy. Dzisiaj wydaje mi się, że najbardziej adekwatnym określeniem jest określenie, że to splot czynników, różnych czynników. No, kanał Gliwicki ma swoją specyfikę. Państwo pewno wiecie, mieszkańcy tutaj Kędzierzyna, Koźla, o czym mówię. Ma swoją specyfikę. Co roku niestety zdarzały się różnego rodzaju przypadki. Może nie w takiej skali, ale one niestety były odnotowywane. W tym roku była eskalacja tego zjawiska. Co nie oznacza, że nie powinniśmy nad tym pracować, bo to jest w tej chwili no, taki, powiedziałbym, dobry moment, w którym na tym zamkniętym, też w uzgodnieniu z Wodami Polskimi, odcinku sekcji trzeciej można by było przeprowadzić różnego rodzaju testy i badania, w jaki sposób likwidować to zagrożenie, czy różnego rodzaju zawiesinami występującymi na wodzie organicznymi, mówię o takich jakichś tam wodorostach czy algach, bo wiemy o tym, że te skupiska złotych alg tak zwanych były diagnozowane tutaj na tym odcinku. Oczywiście one występowały od śluzy Łabędy poprzez Rudziniec, poprzez Sławięcice. Również śladowe ich ilości były obserwowane przy ujściu kanału Kędzierzyńskiego do kanału Gliwickiego, a więc tam wszędzie były pobierane próbki wody. Wszędzie tam w tej chwili już działają te sondy analizujące w trybie 24-godzinnym. Szukamy odpowiedzi. Szukamy odpowiedzi. Zapewniam Państwa, że to jest podstawowy problem, z którym ja, od którego rozpoczynam dzień i na którym kończę dzień. Jesteśmy w stałym kontakcie z panią minister klimatu. Mamy taki już właściwie 24-godzinny tryb kontaktu z tym zespołem naukowców, osobiście z panią minister Moskwą, z panem ministrem Ozdobą. Jesteśmy też w stałym kontakcie z panem ministrem Wąsikiem, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, no bo wchodzi tu w grę to rozporządzenie, które wydałem 6 września o zakazie korzystania z wód kanału Gliwickiego.
A więc ten przepływ informacji, kontakt jest bieżący, jest 24-godzinny. Zapewniam Państwa też, że na mój wniosek, ale też wniosek pana wojewody śląskiego, bo to jest nasz wspólny problem, ta trzecia sekcja kanału Gliwickiego jest i w województwie śląskim, i w województwie opolskim. Właściwie przy wodowskazie 19 następuje podział województw, ale sytuacja jest podobna, czy była do tej pory podobna i tam i tu. I obaj pracujemy, współpracujemy w ramach telekonferencji narad. Działania służb wszelakich, a przy okazji też dziękuję tutaj strażakom z OSP, dziękuję pracownikom RZGW, dziękuję Straży Pożarnej, która przez te ostatnie dni, nie licząc czasu, czy to jest sobota, czy niedziela, po prostu usuwała te śnięte ryba, żeby nie doprowadzić jeszcze do jeszcze większej eskalacji tego zjawiska. Cały czas monitorujemy, obserwujemy kanał Gliwicki w trzeciej sekcji, zarówno z wody, i wiecie Państwo o tym, bo to widać, jak i z brzegów kanału Gliwickiego. Tam patrole codziennie czy kilka razy dziennie monitorują tą sytuację. Też się niepokoimy tym, co może nieść ze sobą jesień, bo jesień to opadające liście. Te drzewa są w bardzo bliskiej odległości od kanału Gliwickiego. Liście w wodzie, no to proces gnilny. A więc również to mamy na uwadze, bo można by było powiedzieć, no przecież do tej pory liście w wodzie to nie było nic nadzwyczajnego, no ale ten rok jest takim rokiem, w którym już zwracamy uwagę na wszystkie ewentualności i możliwości i rozpatrujemy je, bo może to eskalować dodatkowo jeszcze czynnikiem, który będzie utrudniał tą sytuację i komplikował tą sytuację na kanale Gliwickim. Staramy się robić wszystko, ażeby mieszkańcy powiatu kędzierzyńskiego, Kędzierzyna, województwa opolskiego byli bezpieczni. Mam nadzieję, że takie poczucie bezpieczeństwa mają. Wiedząc o tym, że ktoś tam czuwa nad tym, ażeby byli bezpieczni, ja tylko proszę o to, ażeby stosowali się do tego rozporządzenia, ażeby nie ryzykować zbytecznie, bo nie ma takiej potrzeby. Tutaj mamy na terenie województwa opolskiego, powiatu kędzierzyńskiego, tyle cieków wodnych, które nie są w tej chwili w żaden sposób zagrożone, bo żadna inna sekcja kanału Gliwickiego nie jest w tej chwili zagrożona niczym. W związku z tym wyjęcie na pewien okres, mam nadzieję, że do 12 września tego odcinka spod takiego uczęszczania nie odbije się jakoś negatywnie na spacerach mieszkańców Kędzierzyna, Koźla. Mam nadzieję, że 12 będę mógł zdjąć ten zakaz. Dzisiejszy dzień, uwierzcie mi Państwo, pierwszy mój przystanek to tutaj nie była droga skrót do Bieraby, tylko pierwszy mój przystanek to było Sławięcice i pytanie, czy mamy zjawisko śniętych ryb. Już wczoraj była optymistyczna wiadomość, 45, tylko 45 kg, w dniu dzisiejszym 7 sztuk i oby tak zostało. Panie wojewodo, informacja jeszcze, jeżeli chodzi o Wody Polskie, informacje o nielegalnych upustach ścieków, które jakby namierzono zarówno na kanale Gliwickim, jak i na Odrze. One są, zdaje się, że liczone w setkach. No, czy należy się spodziewać teraz, że będzie jednak bardziej restrykcyjna polityka służb ochrony środowiska co do podmiotów i osób, które dopuszczają się takiego procederu? Już jest. To już działa, powiem Państwu. Tu od razu dementuję. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o ten fragment kanału Gliwickiego, czyli trzecią sekcję, mamy do czynienia z dwoma z upustami wody, tak je określmy. Jeden to jest upust burzowy, a jeden to jest upust niezidentyfikowany jeszcze tydzień czy półtora tygodnia temu, ale już zidentyfikowany, i to zidentyfikowany przez odpowiednie służby. I już konsekwencje z tego tytułu idą. Co czy było biegną. Po drugiej stronie rury, wiadomo? Jaki podmiot? Proszę Państwa, to jest objęte tajemnicą w tej chwili postępowania. Nie chciałbym utrudniać służbom po prostu swojej pracy. Dlatego chciałbym, żeby to wszystko sprawnie i do spodu było wyjaśnione. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz. Wszystkie w tej chwili spusty, niektóre zamaskowane dosyć sprytnie, niektóre mniej sprytnie, są w tej chwili, czy już dawno były zidentyfikowane przy tej sytuacji na Odrze, która się rozpoczęła tam początek sierpnia czy koniec lipca. Już wówczas drony, patrole zwielokrotnione wykrywały tego typu różne dziwne rury czy dziwne miejsca troszeczkę gdzieś tam poukrywane. Już w ten czas nastąpiła ta identyfikacja.
niektóre z tych upustów były upustami legalnymi, działającymi w zgodzie z zezwoleniami wodnoprawnymi tak zwanymi, ale tutaj WIOŚ Opolski i RDOŚ Opolski, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, rozszyfrowując te skróty, już wówczas, mimo tego, że były pozwolenia wodnoprawne, kontrolował ujścia tych ścieków, tych zrzutów, tak to określmy, badał stężenie tego, co tam jest odprowadzane, bo w każdym zezwoleniu wodnoprawnym określone jest, co tam może być, w jakich stężeniach może być i tak dalej. W związku z tym to było bardzo ściśle kontrolowane, bardzo ściśle weryfikowane, właściwie z dnia na dzień, bo później to inspektorzy WIOŚ rozpoczynali z kolei swoje dni pracy od sprawdzania wody właśnie przy tych newralgicznych miejscach tych upustów. Także wszystkie one, od właściwie jazu w Lipkach, czyli granica z województwem dolnośląskim, mówię o Odrze, do granicy z województwem śląskim, są bardzo skrupulatnie monitorowane, badane. Właściwie woda jest badana na kanale Gliwickim wtedy, w tej chwili, jak na żadnym innym, śmiem twierdzić, cieku w Europie, cieku wodnym, bo wystaraliśmy się wspólnie tutaj z panem wojewodą śląskim o to, żeby kanał Gliwicki był monitorowany, tak jak państwu mówiłem, 24 godziny przez te sondy. I to nam daje dużo, dużo materiału do analizy. Natomiast ja nie jestem hydrobiologiem, nie mam takiej wiedzy, opieram się na tych wszystkich spotkaniach z naukowcami funkcjonującymi w tym zespole przy pani minister Moskwie, i ich wiedzę mogę tylko państwu przekazać. Pilnie pracują nad tym, żeby zidentyfikować i zniszczyć tego przeciwnika wodnego. Oczywiście są pewne tutaj uwagi formułowane przez naukowców, bo no, te stworzenia wodne mają to do siebie. Mówię o złotych algach, że one produkują tak zwane toksyny w tym momencie, kiedy są drażnione. A więc to trzeba wziąć pod uwagę, bo to tu prostych rozwiązań niestety w tego typu środowisku i przy tego typu różnego rodzaju porostach wodnych czy algach nie ma takich prostych rozwiązań, bo rozwiązanie proste, które mogłoby opierać się o to, wyłówmy to, złóżmy na brzegu i nie będzie to zaśmiecało, albo zadziałajmy jakąś zasadą, prawda, żeby obniżyć pH i w ten czas, tylko no, właśnie naukowcy stwierdzili po części, bo to nie są jeszcze finalne jakieś tam stwierdzenia czy tezy, że te organizmy mogą w tym momencie, kiedy się do nich w ten sposób podchodzi, wypuszczać jakieś substancje obronne, dla nich obronne, a śmiertelne dla ryb, prawda? W związku z tym, do tego zjawiska trzeba podchodzić z wielką, wielką rozwagą, żeby nie pogarszyć sytuacji. I tak to jest wszystko w tej chwili robione, żeby po pierwsze zmierzyć się z tą sytuacją, zdiagnozować i zniszczyć to zagrożenie, ale po drugie, żeby działać tu bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym państwu powiedzieć w takiej też debacie, bo wiele tego typu głosów rozbrzmiewa gdzieś w różnych miejscach. Otóż proszę państwa, mamy tutaj w przypadku kanału Gliwickiego swego rodzaju paradoksy, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę tą trzecią sekcję, to analizując tą sytuację trzeciej sekcji z pierwszą, drugą, czwartą i piątą, to sytuacja na tej trzeciej sekcji, jeżeli chodzi o jakość wody w porównaniu z pierwszą, drugą, jest lepsza nawet niż te pozostałe. A mamy tutaj zjawiska śniętych ryb, prawda? A więc to są jeszcze dodatkowe tak jakby znaki zapytania, które musimy sobie postawić. To samo, jeżeli chodzi o te zrzuty i upusty wody. Trzecia sekcja charakteryzuje się tym, że mamy stosunkowo niewiele. No jeden burzowy kanał, prawda? Drugi mamy taki, ten właśnie, co do którego w tej chwili trwają czynności. No ale może to tutaj się skumulowały te wszystkie złe rzeczy, które dzieją się na innych odcinkach. No ale też braliśmy pod uwagę, proszę państwa, już wszystkie, mam nadzieję, będę nieskromny, ale braliśmy też pod uwagę Kłodnicę, która płynie równolegle do wód tej trzeciej, nie tylko trzeciej sekcji kanału Gliwickiego. No i proszę zwrócić uwagę, że na Kłodnicy nie mamy tego typu zjawiska, pomimo tego, że część wód z jeziora Dzierżno,
które no, w dużej mierze występowało tam jako jeden z tych elementów tej układanki, część tych wód właśnie wpływa do kładnicy, a tam nie ma tego zjawiska. Przy upuście z trzeciej sekcji, przy tym jazie, który odprowadza nadmiar wody do kładnicy, tam również nie ma tego zjawiska. Nie ma tego zjawiska przy tym syfonie, a więc proszę mi wierzyć, że mamy, tak mi się wydaje, powiem nieskromnie w tej chwili, mamy sytuację naprawdę w dużej mierze zdiagnozowaną, natomiast w tej chwili czekamy na recepty. Jak z tą sytuacją się zmierzyć? To rozporządzenie, które wprowadziłem, jest rozporządzeniem, które ma na celu chronić ewentualne, czy mogące zaistnieć jakieś przypadki. Zawsze lepiej się zaasekurować na wszelką ewentualność. I stąd to rozporządzenie. Mam nadzieję, że 12 będziemy mieli taki moment, w którym będziemy mogli powiedzieć, znosimy te ograniczenia, tak jak dzisiaj. Nie ma śnięcia ryb i nie ma tego problemu dla nas wszystkich.